Po filmie Jak Kurski Polaków okłamuje, infoserwis Królewska TV. Czas, proszę Państwa, na Radio Maryja. I tego, że do studia Radio Maryja wczoraj zaprosiło PiS oczywiście, Kwiecińskiego. I pierwszy słuchacz, który zadzwonił z Podlasia, to nie jest bez przyczyny. Posłuchajmy, o co się słuchacz spytał. I wszystkie, oprócz lotniska Warszawa-Okęcie, które od niedawna przynosi zyski, wszystkie są deficytowe. Takie lotnisko z Nachorzy od gospodarki rocznie, łącznie z żadnymi w naszym województwie podlaskim, zaplanowali już dawno. Na same projekty, panie ministrze, proszę się tym zająć. Wydano ogromne pieniądze na same projekty, ponieważ lokalizację ciągle zmieniano z różnych powodów. Już nie będę wymieniał, gdzie miało powstać to lotnisko w okolicy Nardi. Oczywiście w miejscu, gdzie jest to, powiedzmy, największy ruch w naszym prawie województwie turystycznym. Już dziękuję bardzo za odpowiedź. Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Proszę Państwa. Dziękuję bardzo za pytania. Oczywiście bardzo. Tak, minister, bardzo dziękuję za pytania. Ale o co chodzi, proszę Państwa, z tym ministrem? Który to jest? Ano tak on wygląda, Jerzy Kwiatkowski. I proszę zauważyć tutaj tą smugę wokół ziemi, również przy serwisach informacyjnych. Toruńskie media na wizji zmieniły ten globus, który się kręci. On ma taką wielopłaszczyznową okładkę jakby. Ale nie mówią do końca, o co chodzi. Tego również się nie dowiecie, proszę Państwa, niestety, od tego osobnika, który widać w kolorach krzyżackich dobrze się czuje, bo sobie taki na Twitterze umieścił. I zdjęcie. I jaki tu wpis 13, nomen omen, lutego zrobił. W pierwszą niedzielę postu Jezus idzie na pustynię. Na pustynię. No gdzie ta pustynia jest? W Jarmułce widzimy prymasa. I to też jest kwestia, dlaczego noszą jarmułki biskupi polscy. I co tu się dzieje w naszej kochanej Polsce i z czym my mamy do czynienia, proszę Państwa. Więc dekret Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego do legalizacji loży masońskiej obowiązuje, a wszystkie ośrodki opiniotwórcze, oprócz naszej telewizji, zakłamują ten fakt. Dlaczego? Ano, poszukajmy informacji w teocentryzm. Tak, ten film będzie miał taką okładkę ze Świdnika, właśnie teocentryzm. I jak Wikipedia tutaj to zakłamuje? Oj, pierwszą religią monoistyczną według Wikipedii jest oczywiście judaizm, a dopiero potem chrześcijaństwo. I się powołuje tu na pogan, rodzimowierców, Arystoteles. No, to jest wielobóstwa. I pisze tutaj dalej w Wikipedii, autor wpisu. Kościół katolicki w okresie średniowiecza nauczał teocentryzm. Dlaczego robił to Kościół katolicki w okresie średniowiecza, a dzisiaj już nie robi? Ano, proszę Państwa, trzeba na tą mapkę spojrzeć. Jak wpłynął, to jest mapka z 9 wieku,
naszej ery, czyli jeszcze przed chrztem Polski, chrztem, którego, właśnie do którego obchodów nawołuje prymas Polak. I oczywiście przyjeżdża tu nawet Franciszek, papież, cesarz Watykanu i całego świata właściwie chrześcijańskiego. Jak to wyglądało? Obecna granica Polski jest tutaj. Więc Polska była przesunięta na zachód. To Polacy, plemiona lechickie zakładały te wszystkie wielkie miasta Niemiec, dzisiaj, które znamy. Berlin oczywiście nad Morzem Lechickim. Pozostali tylko Serbowie tutaj do 100 tysięcy na terenie obecnego RFN. Ale widzimy, jak daleko królowie polscy ustawili granice. Tak były te plemiona w IX wieku. A co się stało? Jeszcze raz powróćmy do... No Żyd ewidentnie. Prymas Polski. On tutaj, proszę Państwa, zmieniono... Zmienił swoje logo na takie. No nie jest to teocentryzm. I nie jest to niebo, to samo co niebocentryzm. Tylko teo jest po grecku. Nie jest to to samo. Ta laska. No oczywiście nawołuje. Prymas Polak nawołuje do obchodów uroczystych chrztu Polski w 1050 rocznicę. Czy mamy się z czego cieszyć? Czy rzeczywiście Polacy mają się z czego cieszyć w tej sytuacji, kiedy jesteśmy pod zaborami, tak jak na tej mapce widać? Moim zdaniem nie mamy się z czego cieszyć, proszę Państwa. Mówi Beata Andreas, La Królewska TV. Z filmu wiecie Państwo, że urodziłam się w tym mieście, w którym powstańcom, bojownikom o narodowe społeczne wyzwolenie Śląska postawiono wielki pomnik tutaj nad Odrą. Zrobiłam z tego film. I zabrano Kędzierzynowi herb. Wprowadzono na to miejsce krzyżactwo. Czarne kozły na żółtym tle z koźla. Zabrania się również pisania, a to trzeba poległym żołnierzom radzieckim tą cześć i chwałę oddać, że wyzwolili Polskę spod okupacji niemieckiej. W 1945 roku ponieśli ogromne straty, ogromną daninę krwi, ponad 18 tysięcy na samym terenie wokół Kędzierzyna Koźla. Jest kilka tam powiatów, zebrano te trupy poległych żołnierzy i pochowano z godnością. W obronie naszej wolności, w obronie naszej Polski, proszę Państwa. I co tutaj robi ten katolicki krzyż? Nadgorliwość katolików sięga zenitu. Szkoda, że nie widać tego w załatwianiu ważnych spraw. Mówi się o bardzo wielu sprawach, ale one są nieważne. I ten osobnik, Żyd oczywiście, młodszy brat swojego żydowskiego, no... starszego brata Kurski, Jarek tamten się nazywa, który siedzi w Gazecie Wyborczej od samego początku i kpi sobie z Polski i z narodu polskiego. I ten
film. Bardzo Państwu polecam, żebyście zobaczyli ofiary NATO. Ja na przykład poczuwam się do... Jestem ofiarą NATO, tak. Mój ojciec także, który nie chciał się zgodzić na nową okupację amerykańską, Żydów amerykańskich w tej sytuacji. I również inne osoby. I dlatego jest ta nagonka na bezpiekę sterowana z ośrodka toruńskiego, z ośrodka warszawskiego, których nic nie obchodzi sytuacja na tak zwanych ziemiach odzyskanych, bo przecież oni tu nie mieszkają. Toruń leży tu, a Warszawa tu, prawda? Nic ich to nie obchodzi. Jak również tą sytuację zakłamują. I teraz wróćmy do tego, co się wczoraj wydarzyło natychmiast na antenie Radia Maryja. Ten osobnik był tam zaproszony, a słuchacz, który zadzwonił jako pierwszy z Podlasia, to nie jest przypadek, proszę Państwa. Dlatego, że prowadzimy kampanię Andrzej Chmielewski do Senatu i trzymamy kciuka za pana Andrzeja. Sytuacja jest bardzo trudna. Gdzie leży to ten okręg wyborczy 59, to wyjaśniam na tym filmie. Na pewno w tych granicach, proszę Państwa, tu, w tym obszarze, prawda? Niestety. Posłuchajmy jeszcze, co ten Kwieciński dalej słuchaczowi odpowiedział na to pytanie. Była to 5 minuta. Tak, to możemy puścić. Kierowane i są kierowane w Polsce. Druga ciekawa kwestia, którą pan tutaj przytoczył, to kwestia lotnisk. Czy muszę pana pocieszyć, że... O lotniskach właśnie. Inne kraje mają jeszcze więcej lotnisk. Niemcy mają... O, i widzicie państwo, całą audycję on nadawał o lotniskach, jak to... Znaczy o Niemcach, właściwie chwalił Niemców. Głośnijmy troszkę, byście Państwo lepiej słyszeli. Zresztą z tego stoku, bo Pan dzwonił do nas z Podlasia. Proszę zobaczyć, jak Rzeszów i okolice, jak się dobrze rozwinęły w ostatnich latach. Troszkę to głośno jest kwestia dobrego administrowania. Tak, szumy są ogromne. Fakt, że Rzeszów miał lotnisko, pozwolił na bardzo dobry rozwój tego właśnie subregionu. Zobaczmy, jakie to lotnisko ma Rzeszów. Z odpowiedzialnością, bo przez parę lat byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej dla tego lotniska. Widziałem, jaki jest pozytywny wpływ tego lotniska. Faktycznie, jeżeli byśmy popatrzyli na wyniki czysto biznesowe... Słyszeliście Państwo. I ten osobnik był w Radzie Nadzorczej właśnie tego lotniska. I myślicie Państwo, ile on tam zarobił. A nawet ogolić się nie potrafi Żyd rzeszowski, żeby przejść do studia. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka.